możliwości konfiguracji. Tak od początku najważniejsze rzeczy, no to mamy do 4 przedziałów czasowych, jeżeli chodzi o planowanie ogrzewania. Tutaj jest program standardowy, ale jakby jeżeli bym chciał go sobie zmienić, to ja tych programów czasowych mogę dodać właśnie aż 4. Więcej już mi nie pozwoli. I tak samo będzie dla ciepłej wody i tak samo będzie dla cyrkulacji. Nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak widać jest to, że musi być czujnik temperatury pogodowej, wtedy dopiero coś tam można. Nie, tutaj po prostu zawsze 4. Przedziały czasowe, czyli 4 jakby strefy, w których mamy różne temperatury, znaczy albo temperaturę grzania jedną, albo drugą, albo jest ta trzecia, czyli ta słabsza. Bo jakby mamy 3 temperatury zredukowana, normalna, czyli ta dzienna jakby, komfortowa, czyli taka podwyższona. To jest też nowość, jeżeli chodzi o witodensy, bo wcześniej tak ten komfort był tylko takim doraźnym, można było sobie go włączyć. Tutaj teraz jakby te 3 temperatury faktycznie można zaprogramować w ciągu dnia. Ale tutaj wrócimy, albo nie, po prostu zrobimy wstecz i wtedy nam się nie zapisze. Super. Nie, wrócimy sobie tak do panelu ustawienia centralnego ogrzewania. Tutaj mamy 2 obiegi grzewcze, więc możemy sobie wybrać jeden z nich. Ciepła woda. Włączenie, wyłączenie. Program czasowy dla tej ciepłej wody. Jednorazowe podgrzanie ciepłej wody, więc jeżeli byśmy wrócili z domu bardzo późno, kiedy już kocioł byłby niechętny do podgrzewania ciepłej wody, to możemy sobie to wymusić jednym kliknięciem. Zmiana temperatury, tak po prostu. Plusem, minusem, potwierdzamy OK, jak nie chcemy, to wracamy. Ja tutaj ustawię na 20 stopni, bo my tu nie, a nawet 7 mniej. Bo ja nie chcę tutaj grzać ciepłej wody, bo jeszcze nikt tutaj nie mieszka. Tu mamy panel energetyczny. Gdybyśmy mieli instalację solarną, też by się tu nam pokazała, bo by mogła grzać zbiornik. Jak klikniemy w któryś z tych elementów, możemy podejrzeć szczegóły, akurat bardziej pod kotłem możemy podejrzeć szczegóły, czyli ilość godzin pracy, czas pracy palnika, starty palnika. No, on tutaj wygrzewał i przez to, że miał bufor, to on na te 404 godziny pracy to wystartował tylko 67 razy. To jest po kilka ładnych godzin pracy. Średnia pracy 6 godzin. No to jest właśnie efekt tego, że jest tutaj bufor, więc po prostu miał na co grzać. I nic mu nie przeszkadzało, nie ograniczało go. Kocioł też pokazuje orientacyjne zużycie gazu. Z tym bywają czasami problemy, że jakieś dziwne kwiatki pokazuje, bo tutaj jak wejdziemy w historię, wiem, że w aplikacji pokazywało jakieś głupoty, bo w czerwcu to on nie grzał, on grzał w kwietniu, maju, ale w czerwcu to on nie grzał, więc to akurat czasami bywa zwodnicze. Też pokazuje zużycie prądu, ciekawe czy tutaj też prawdę pokaże. Nie, tutaj nie ma wykresu, dobra, to tutaj nie dowiemy się. Ok, to przejdźmy jeszcze sobie dalej. Program wakacyjny jest w miarę oczywistym, czyli jak wyjeżdżamy, możemy sobie ustawić, że kocioł będzie grzać tylko na podtrzymaniu, czyli na tą niższą temperaturę, no i nie będzie grzać ciepłej wody. Natomiast w dzień wyjazdu i w dzień przyjazdu ciepła woda będzie dostępna i te dni będą jakby normalne. Wszystko co pomiędzy właśnie będzie takie zredukowane. A wakacje w domu to jest na odwrót. Wtedy kocioł jakby grzeje cały czas wyższą temperaturą, a na pewno jest ciepła woda, jak dobrze pamiętam, no bo jesteśmy cały czas w domu. No i taki przegląd systemu, gdzie możemy podejrzeć właśnie temperatury na obiegach grzewczych, czy jest internet. Możemy jeszcze sobie przejść do menu głównego, czyli co my tutaj możemy pozmieniać, czyli włączanie, wyłączanie. Możemy każdy z tych osobnych obiegów wyłączyć, albo jako wszystko możemy wyłączyć. I może teraz tak ma być nawet, wyłączenie wszystkiego. Osobno możemy też regulować ogrzewanie i tak w każdym ogrzewaniu mamy albo ustawienie wszystkich temperatur, czyli jakie mają być temperatury. Program czasowy, tu już byliśmy z innego poziomu, wchodziliśmy, no i krzywą grzewczą. O tym wiem, że chyba by się przydał kolejny odcinek, bo jakoś mi to nie pyka. W sensie nie wiem, mam jakoś tego wytłumaczyć, żeby było to jasne i proste. Tryb kontrolny to nas nie interesuje, to jest dla mnie dla serwisanta albo dla kominiarza, jakby chciał sprawdzić. Generalnie po co on jest? Jakbyśmy chcieli sprawdzić, czy kocioł pracuje, to w tym trybie zawsze powinien się odpalić. Dopóki nie przegrzał się, to będzie chciał pracować na maksa. Więc to jest taki szybki sposób, żeby sprawdzić, czy działa, czy nie blokuje go na przykład, nie wiem, jakiś sterownik nam go wyłączył, czy coś, no to w tym trybie zawsze powinien pójść.
dopóki nie jest przegrzany. Ustawienie związane z ciepłą wodą. I tutaj z ciekawostek funkcja podwyższonej higieny, czyli tak zwane antylegionella. Raz w tygodniu możemy, albo możemy codziennie, albo w który dzień chcemy, możemy zaprogramować godzinę, kiedy po prostu kocioł wygrzewa nam zbiornik ciepłej wody do 60 stopni, albo do tylu, ile ustawimy tam w ustawieniach serwisowych, żeby zabić bakterie legioneli. Na razie tego nie włączamy. I tutaj w sumie pan nawet nie wie, a wie. Gdybyśmy chcieli mieć możliwość ustawienia ciepłej wody wyższej niż 60 stopni, to tam właśnie było to ustawienie, które pozwala nam pojechać tutaj do ilu? 70 stopni? Kto ile obstawia? Ja stawiam 75? Nie, 70. Więc możemy teoretycznie tym kotłem grzać zbiornik do 70 stopni, ale bez zaworu termostatycznego, o którym filmik znajdziesz w lewym górnym rogu. Nie polecam, bo możecie się faktycznie poparzyć, a my wrócimy tam tak jak było. Czyli ciepła woda włączone, bo więcej niż 60 to raczej rzadko kiedy trzeba. W ustawieniach możemy zmienić nazwy obiegów grzewczych, żeby właśnie były bardziej czytelne, no bo obieg grzewczy numer 1 i obieg grzewczy numer 2, które są fabrycznie w tym przypadku, no to za dużo nam nie podpowie, bo w zasadzie 2 i 3. Więc to jako serwisant może, albo serwisant, albo instalator powinien ci to, albo powinien. No, fajnie by było, gdyby ustawił, żeby tobie było łatwiej. Ustawienie daty i godziny, ustawienie ekranu, także można też zmienić jasność tego ekranu, jakby kogoś za bardzo po oczach dawał. Komuś za bardzo po oczach dawał. Można ten pasek, jeżeli by kogoś irytował, wyłączyć. I się nie będzie świecić, także to takie niby pierdoły, ale jakby z drugiej strony właśnie tu jest wszystko, co Wisman sobie pomyślał, że może być, to tutaj jest. A, tu jest. Dobra, to chciałem wam pokazać. Trzeba by tutaj też skorygować wartość opałową gazu, bo wartość opałowa, a w zasadzie to jest... A, wartość opałowa? Kurde, a nie ciepło spalania? Dobra, jeżeli wartość opałowa to jest z grubsza, prawda? Jeżeli ciepło spalania, no to by trzeba tutaj dać 11. Ale generalnie tutaj można by skorygować, gdyby wam to, co wskazuje licznik, mocno się rozjeżdżało z tym, co wskazuje kocioł. Więc by trzeba zrobić sobie eksperyment jednego miesiąca. Na początku zobaczyć, jaki jest stan licznika, na koniec. I zobaczyć, co kocioł wyliczył. Jeżeli wyliczył za mało, to by to trzeba zmniejszyć, a jak wyliczył za dużo, to to by trzeba zwiększyć. O. No ja bym proponował co pół jednostki zwiększać, zmniejszać i zobaczyć, kiedy będzie się to pokrywać. No i chyba to jest wszystko z ustawień, z funkcjonalności. Co mi przychodzi na myśl? Pa, cześć.